Cześć, jestem Ada i w tym nagraniu pokażę, jak korzystać z edytora wizualnego oraz powiem, co to jest brudnopis i do czego służy. Może zacznijmy od końca, więc brudnopis to takie miejsce tylko dla Was. Jeśli nie przekażecie jakiejś osobie linka, to w sumie nikt za bardzo nie powinien tam wejść, a tym bardziej edytować, wprowadzać zmiany do tego, co tam stworzyliście. Można go porównać do notatnika, w którym zapisujecie przydatne informacje. Mogą to być na przykład linki do źródeł, które chcecie użyć, linki do artykułów, które chcecie edytować, może pomysły na nowe artykuły, które chcecie stworzyć. Można w tym miejscu również tworzyć nowe artykuły. Pozwala on na tworzenie tych artykułów krok po kroku z zapisywaniem ich w nieskończonym do końca etapie. Czyli na poszczególnych etapach możecie sobie zapisać ten artykuł i niekoniecznie musicie pisać cały od razu, tak aby opublikować go już na Wikipedii. Aby utworzyć swój brudnopis, należy wejść w menu w prawym górnym rogu i kliknąć opcję Brudnopis. Powinna Wam się wtedy automatycznie utworzyć nowa strona. Warto zwrócić uwagę na jej tytuł. W pierwszej części widzimy, że ta strona, którą tworzymy, jest nasza prywatna, że należy do nas i my w sumie ją edytujemy nie do końca publicznie. W drugiej części, po ukośniku, widzimy, że jest to brudnopis. Możemy tym brudnopisom nadawać numery, na przykład, jeżeli przy każdym następnym, jeżeli w jednym brudnopisie chcemy właśnie stworzyć sobie listę takich haseł, a w innym brudnopisie zacząć hasło, no to możemy na przykład dawać im numerki, albo nazywać je trochę inaczej, na przykład brudnopis, myślnik, przydatne linki. Ale pierwszy brudnopis jakby możemy stworzyć w ten sposób. Teraz nadszedł czas na edycję, na utworzenie, powiedzmy, nowego hasła. Są dwa rodzaje edytorów. Tutaj możemy je znaleźć, czyli edycja kodu źródłowego, którego nie polecam na początek, ponieważ w nim po prostu piszemy za pomocą kodu, co nie jest tak łatwe i intuicyjne jak edycja w edytorze wizualnym, gdzie edytujemy praktycznie tak samo jak w popularnych edytorach tekstowych, takich jak Word albo dokumenty Google'a. Możemy na przykład pogrubić tekst, możemy nadać kursywę, możemy dodać indeks górny, dolny i wiele, wiele, wiele więcej. A więc zacznijmy tworzyć artykuł. Ja, aby nie wymyślać nowego tekstu, znów posłużę się przykładem biogramu Grażyny Dąbrowskiej. A więc zacznijmy od dodania nagłówka. Ja już tu skopiuję gotowy tekst, aby trochę przyspieszyć cały ten proces. Mamy nagłówek z datą urodzenia, z datą śmierci. Imię i nazwisko chcielibyśmy pogrubić, a więc po prostu zaznaczamy dany tekst i klikamy pogrubienie. Mamy gotowy już nagłówek. Później chcemy dodać życiorys jako oddzielny rozdział, a więc wstawiamy tutaj za pomocą tych opcji nagłówek rozdziału i wtedy wpisujemy tutaj w tym nagłówku życiorys. Coś mi się nie chce edytować. O. Wpisujemy życiorys, klikamy Enter. Następnie w rozdziale o życiu przewidzieliśmy sekcje różne, aby trochę uporządkować daną treść. A więc wpisujemy tytuł pierwszej sekcji, nagłówek podrozdziału pierwszego stopnia i wpisujemy tytuł, powiedzmy, życie prywatne. Mamy wpisany podtytuł i na sam koniec, jedyne co nam zostaje, no to wpisanie treści w danej sekcji. Ja może daną jakąś treść przykładową przekopiuję i mamy oto tutaj sekcję.
Później możemy oczywiście stworzyć kolejny nagłówek rozdziału, jeżeli ten rozdział skończyliśmy. Wpisać cokolwiek i w ten sposób podzielić nasz artykuł. Także jak widzicie, edycja w edytorze wizualnym jest bardzo intuicyjna i po prostu łatwa. To, o czym należy naprawdę pamiętać, to zapisywanie tego, co robimy w brudnopisie. Po prostu po to, żeby nie stracić tych utworzonych przez nas danych. W tym celu klikamy przycisk Zapisz stronę. Następnie wyskakuje nam okienko, gdzie należy uzupełnić informacje o zmianach, jakich dokonaliśmy. To bardzo ważne, żeby przy każdym zapisie zmian na Wikipedii podać, jakie zmiany wprowadzamy. O tym zawsze musimy pamiętać. A więc wprowadzam zmianę, że zaczynam nowy artykuł i następnie klikamy po prostu Zapisz stronę. W ten sposób strona będzie już utworzona i będziemy mogli wrócić do edycji, kiedy tylko będziemy chcieli.